Nazywam się Weronika Piątek, jesteśmy na kanale BetClick, a ze mną jest Alan. Piątek to będzie przyjazny dla mnie. Pierwszy piątek na Babilonowej szelece dzisiaj, tak więc muszę być fresh. Czyli melanż. Nie, ja już nie piję i no nie baluję, nie? Tak? Ja do swoich słów się zobowiązuję, wykonuję swoje, jak to się mówi, zadania, które powierzyłem sobie. Chyba obudziłem swojego starego Alana, jednak to życie na trzeźwo i bez jakichś żadnych używek i tak dalej jest naprawdę chyba dużo lepsze. The next Christmas. Baluję jeszcze więcej? Znaczy balowałem po nie, nie wyglądasz właśnie jakbyś balował. Ja wiem, że mu nie baluję, ale ja mocno nie baluję, ale no, to co lubię sobie, jak to się mówi, popić sobie parę drineczków, lubię sobie na odstresowanie się. Nie, ja już nie piję i no nie baluję, nie? Tak? Okej, jakbyś miał ocenić swoją inteligencję od 1 do 10? 8. Ty masz ile lat? 30. Okej, a gdybyś urodził się 10 lat temu, ile miałbyś lat? Jak mógłbyś urodzić 10 lat temu? Jak ci się podoba wizja walki na Stadionie Narodowym, no bo może będziesz jednym z bohaterów tego wieczoru. Czy ja będę wszystko robił, żeby tam zawalczyć, bo to jest moje marzenie. Od dziecka tak naprawdę, wcześniej grałem, to chciałem tam zagrać kiedyś. A jakbyś dziecko, to nie było Stadionu Narodowego. Ale chodzi mi, że wiesz, tysiąclecia był. Przy takiej publice, nie? No tak. A tobie lepiej idzie w K1? Tak, ale też mi dobrze idzie w EMA. Że co? Też mi dobrze idzie w EMA. Ja szczerze, jeżeli chodzi o Denisa, nie żywię już jakiegoś do niego jakiegoś urazu. Ale ja widziałem, że to ty zacząłeś. Co? Bo jak wchodziliście, to ty pierwszy w niego czymś rzuciłeś. Chyba kubkiem z wodą. Nie, kapslem, nie, on we mnie kapslem pierwszy rzucił. Tym krążkiem, potem żeśmy się zaczęli rzucać. W hotelu zaczął mnie tam dusić, kurwa, mnie bić w hotelu kiedyś. Tak ja mogę tam przypomnieć, że już nie podaruję mu. O, jedno była afera w sobotę, od innego już rzutu, bo ino dupno leżał na basenie. Na Freak Fighty jest taki atak, nie umówmy się, no. No dobra, bo jest to góra, bo rząd sobie przegrywa, schowa, czy to zatrzymanie buddy, czy w ogóle pozwolenie dla buddy do więzienia. Wiesz, wsłaniają sobie twarz, wycierają sobie twarz naszą federację, bo kradą kolosalne pieniądze i k***o były gówno ostatnio ten, nagonka taki na skręty, bo za takie pieniądze, że nawet palec się nie mieści. Nie no, to podatki, nie? Nie k***cie ty. Tobie też pewnie... No przy tym co buta, bo niby tam nie rozliczył się, nie rozliczył. Dobra, Alan. Nic złego nikomu nie zrobił. A to, że się nie rozliczył, to się nie rozliczył i tyle. Czy uważasz, że to jest jakaś nagonka na niego? Czy ktoś uważał, że wiodło mu się w cudzysłowie za dobrze i gdzieś tam kogoś to zdenerwowało? Ja trochę też chyba bardziej politycznie, tak jak oglądałem jakąś debatę, że Tusk to odpierdala, tak kradnie pieniądze, to zamiast się zająć, że na przykład chyba tam 49 miejsc zrobił dla uchodźców, to teraz się skupia właśnie na budżecie, jakimiś tam pierdołami, jakimiś takimi się zajmują, a nie patrzą na to, jak Tusk kraj, nie? A jak tam twój stan psychiczny? A jak twój? Ja to mówię otwarcie, ludzie wiedzą, że jestem pierdolnięty, ale chyba gdzieś jeszcze są te granice. Ale po prostu jestem pierdolnięty, jedzą co mi odjebie i wiesz. Tak, bo przecież nie dało się otworzyć rękoma. Tak jakbyście kiedyś pytali, jak się otwiera takie napoje, to trzeba odgryźć. Nie można odkręcać ani normalnie tego... No kapslem, zawsze go otwieram. Kibiców ciekawiła twoja drama z Ferrari. To no pało, to kurwa powyzywała go kurwa drogę, bo to co on odpierdala w tej klasie, to już jest kurwa szczyt, nie to, że chamsa, tylko szczyt bezczelności w stosunku do kibiców. W stosunku, nie do mnie, czy do kogoś i z zawodników, czy do włodarzy. Ja do włodarzy tak samo, bo kurwa obiecuję sobie kurwa z chuj do dupy, za przeproszeniem. I mówię, to jest już wstyd bezczelności, to co on odpierdala w tej klasie. Powiedz mi, a jak zareagowało ogólnie twoje otoczenie, wszyscy znajomi, kiedy wszyscy się dowiedzieli, no że w końcu ta walka z Amadeuszem Ferrari dochodzi do skutku? No dobrze, no kurde, wiesz, no fajnie dla ludzi. Opowiedz o tym spotkaniu w klubie. Ja bym chciał was zobaczyć tam to spotkanie, nie? Dwóch przyjaciół, słuchajcie, spotyka się w palarni, tak? W palarni jeszcze podobno. No, ja w palarni. Widziałbyś mnie kiedyś w palarni. Ciekawy jestem tego spotkania. Nie, co on tam robił? Ta guba palił, sorry. A co twoi trenerzy na to wszystko? No co, szkoda, że to w boksie, ale... Ale zrobimy to i to. Co to i to? Nie chodzi mi, że zrobimy, że to zrobimy, nie? To nie ty wybierałeś formułę, tak? Ja tylko powiedziałem, że... Ty się godziłeś na wszystko. Tak. MMA, tak. K1, wszystko. Sumo. Tak. Kisiel. Nie. Kisiel to kurwa u ciebie. Dziwna propozycja, ale nie wiesz, nie oceniajmy. Poczekaj, bo akurat złe miejsce. Dobra, nieważne.
Wracając do tematu. Zdrowo po weekendzie boli, co? Nie, nie. Później ci powiem. Co ciebie dzieli, a co ciebie łączy z Casio? Bo łączy was, o ile pamiętam dobrze, występ w wspólnym programie, ale co potem? Nie łączy nas nic. Ja nie jestem kurde ciepły, nie? No... Teraz będzie, że ciebie podrywam, ale no muszę zapytać, jak twoje sprawy sercowe, czy masz dziewczynę, czy jesteś wolny, czy wolny zajęty? Jestem. Wolny jestem. A ty? Zajęta. Dlaczego jesteś wolny? Dlaczego jesteś zajęta? Bo ładnie wyglądasz. Mamy taki sam kolor. Co? Taki sam kolor mamy. No mów, 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 wpadę, dawaj. Wpadę. Jak on pluje! Co ci się dzieje? Nigdy tak nie plułeś. Tak? Masakra. Tu. Tu, kurwa. Nie, pluj mi na statyw. Myju, ty. Jezu Chryste. No właśnie, ale nie pozostałeś dłużny i również się później na niego rzuciłeś. Dokładnie nie wiem, co tam się stało. Jakbyś mógł przybliżyć. Co? No jak się na niego rzuciłeś? Wy zaczniecie odrabiać lekcję, weź mi coś powiedz ty. Oglądałam tylko zerkałam, słuchaj, kątem oka. Tak. No i co tam się zadziało? Gdzie? Ludwiczek patrz, dopiero łapie. A zobacz nogę. Na Ludwiczka. Ludwiczek już jakby wszedł po kamanosy. Słuchajcie, no powiem wam szczerze, jestem w szoku to, co się tutaj wyprawia. Czy ty w ogóle jesteście... Jest... Z Szachtą na pewno konflikt nie jest udawany, tylko jest realny. Tak. I tak. Tutaj bardzo mocno wypowiadałeś się u szalonego reportera o nim. Dlaczego tak? I to ci zarzucał też. Dlaczego tak mocno? Ja nie wiem. A nie wiem? Nie pamiętam. Szachta nie jest taki mocny, na jakiego się wielu osób wydaje? Pompka do BMX-a zwykła, k***o. Jeszcze raz? Zwykła pompka do BMX-a, ty. Czemu tak? Zwykła pompka, k***o, ty. A ty z Denisem Lebrygą byś nie chciał zawalczyć? Dlaczego wy się nie lubicie? No, p***o, chodzi, p***o, k***o, kacapoły. Robi wszystko, teraz tańczy jakieś, kurde, głupoty z tym sekwentą. Też tańczyłeś. Co? Co powiesz o walce Denisa? Co? Natomiast widziałem, że dostajesz liścia. Co? Ten nos napraw. Co? Nos napraw. Nie, dobry jest. Wczoraj mówisz, że nie. Ja czy ja muszę go naprawić? O, Lizzie wstała i od razu jak się obrócił. Co? Nawet w Ostrowcu Świętokrzyskim jesteś, przestań się, znasz ten dowcip o skunksie? Szedł skunk z drogą, obcięli mu tyłek. Obejrzał się. Nie, dobra, nie opowiadaj mi kawał. Nie, obejrzał się, obcięli mu głowę. Wiesz, jaki z tego morał? Nie oglądaj się za D, bo stracisz głowę. Świetna historia. Twoja ostatnia walka to wygrana z Dominikiem Zadorą, gilotyną. Potem miałeś walczyć z Michałem Wampirem Pasternakiem, ale okazało się, że złapałeś kontuzję. Co teraz w twoich planach? Czy to jest tak, że ciebie niedługo zobaczymy właśnie z Wampirem, czy może masz coś innego? No. Ta walka jest na pewno nieunikniona z tą pasą do butów, więc... Czekaj, żeby ludzie go czekali. Dla mnie to jest zwykła pała, która kurwa wiesz, przyszła wie skąd, kurwa wiesz, EBE go wypromowało, jeszcze EBE mu pisało teksty, on kurwa sam na nic nie wpadnie, dlatego on jest nudny, on jest kurwa taki jakby bezpłodny, nie? To jest jakby kurwa wiesz, taki kurwa plemnik kurwa, wie, szwendający się kurwa wiesz. A, Michał ci trochę ciśnie cały czas, nie? No Michał tak, no Michał to kurwa cały czas mi ciśnie, więc ja mu nie pozostaję próżny i odpowiadam mu to samo. A z Michałem Pasternakiem, jak w tej chwili, ewentualnie twój pojedynek gdzieś będzie w grze? Z Wampirem. No, tak. Ja chcę, tak jak 18 maja. Na co się zagapiłeś? Tu na kurze. Pani Marianno, proszę pokazać poszlaki. Myślę, że możecie nie obrazić. Jak pani świeci dupą, świeci strzelbajką? Kurde, mocna dyskusja tutaj, a my pomiędzy, nie? Alan. Oreo! Dobra, Alan, to zdrówka życzę, żeby się już nic nie wykraczyło i widzimy się za 5 dni. Nie wykraczy. Cześć! Ty jesteś z Podlasia? Nie.